Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy w parafii świętego Jacka. W czasie mszy świętej obowiązuje noszenie masek, które dokładnie zakrywają nos, usta i brodę. Nie śpiewamy, śpiewa tylko organista. Znak pokoju przekazujemy przez skłon głową. Komunia święta jest udzielana tylko na rękę. Jeśli chcemy złożyć ofiarę, robimy to przy wejściu lub przy wyjściu. Po zakończeniu mszy świętej niezwłocznie opuszczamy kościół, nie zatrzymujemy się przy drzwiach ani na parkingu. Cały czas zachowujemy dystans 2 metrów między sobą. Przypominamy o dzisiejszej składce na fundusz budowlany. Gromadzimy się dzisiaj, aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest za zmarłych wspomnianych w wypominkach. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, szczególny czas oczekiwania na przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Słowo Boże wzywa nas do nieustannej czujności, byśmy byli gotowi w każdej chwili na spotkanie z Chrystusem. Wsłuchujmy się w głos Pana, trwajmy w modlitwie, bądźmy czujni, a źródła siły szukajmy w Eucharystii. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. O, wstrzymaj Twoje zagniewanie i grzechów naszych zapomnij już, Panie. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. O, spójrzyj na swój lud znękany i ześlij tego, co ma być zesłany. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Drodzy siostry i bracia, witamy serdecznie na naszej Eucharystii wszystkich, którzy zgromadzili się w Kościele, a także w sali parafialnej pod Kościołem. Pamiętamy też o tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję internetową. Pragniemy wspólnie oddawać Bogu cześć i chwałę w tę pierwszą niedzielę nowego okresu liturgicznego Adwentu, okresu przygotowania i czuwania. Abyśmy zatem mogli dobrze uczestniczyć w świętych tajemnicach Eucharystii, uznajmy przed Panem, że nie zawsze czuwaliśmy nad naszymi czynami, że popełnialiśmy grzechy, za nie Boga przepraszajmy, by modlitwa nasza mogła się Jemu podobać. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych,
mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na swoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Zstąpiłeś, przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy podniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Oto Słowo Boże. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorość. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie i będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko,
we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, w modlitwie odmawianej przez kapłana na początku mszy świętej prosiliśmy Boga, abyśmy pełniąc dobre uczynki mogli zasłużyć na wejście do Królestwa Niebieskiego. Usłyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach znajome wezwanie: uważajcie i czuwajcie. Do wszystkich mówię, czuwajcie. Można zatem powiedzieć, że te tematy, które podejmowaliśmy w ciągu ostatnich niedziel na zakończenie roku liturgicznego, kontynuujemy również w Adwencie, a przynajmniej w pierwszych dwóch tygodniach tego okresu liturgicznego. I siostry i bracia, z tego też bierze się pewna trudność dla kaznodziei, bowiem wypada właściwie mówić o tym samym, o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale. A przecież o tym już mówiliśmy. Pomyśli więc ktoś, że znowu ksiądz będzie nas straszył sądem ostatecznym. Siostry i bracia, ale myślę, że ten okres Adwentu jest po to, byśmy się sądu ostatecznego nie obawiali. Byśmy na tę chwilę się właściwie przygotowali. A zatem, siostry i bracia, co wnosi różnicę w nasze celebracje liturgiczne? Widzimy, że zmienił się nieco wystrój kościoła, zniknęły kwiaty, pojawił się wieniec adwentowy.
Zauważyliśmy też, że zmienił się kolor szat liturgicznych i teraz używamy fioletowych ornatów. Jest to nowy okres liturgiczny, ale kolejny w naszym życiu. Kolejny raz Bóg daje nam szansę, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy się do Niego zbliżyli, byśmy mogli obchodzić w pokoju serca, w promieniach łaski Bożej, zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Myślę zatem, że właściwe jest, abyśmy na początku Adwentu coś o tym okresie liturgicznym powiedzieli. Jeśli sięgniemy do historii Kościoła, to zauważymy, że właściwie dopiero w IV wieku taki okres przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia się pojawia. Wcześniej nawet data Bożego Narodzenia nie była ustalona. Obchodzono to święto w różnym czasie. Siostry i bracia, były dwie drogi przeżywania Adwentu. Jedna w kościołach Hiszpanii i Galii, czyli dzisiejszej Francji. Adwent miał tam charakter pokutny. Był wezwaniem do tego, aby żałować za swoje grzechy, aby pojednać się z Bogiem i z ludźmi, aby wykonywać uczynki pokutne i uczynki miłosierdzia. Ale też był inny sposób przeżywania Adwentu, ten w kościele w Rzymie. I był to czas radosny, kiedy kolorem liturgicznym był biały kolor, a także podczas Eucharystii używano hymnu Gloria, chwała na wysokości Bogu, który, jak dostrzegliśmy dzisiaj, w liturgii został pominięty. I jak to często bywa, Kościół wybrał drogę środkową, a zatem połączył te dwa sposoby przeżywania Adwentu. I jak często mówimy, Adwent jest okresem radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Na przyjście Chrystusa, to, które nastąpi przy końcu czasu, będzie związane z triumfem Chrystusa nad całym światem. Jakże odmienne to przyjście od tego pierwszego w cichości stajenki betlejemskiej, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, a przyjdzie, choć nie wiemy kiedy. Wtedy cały świat przekona się o tym, że Bóg istnieje, że Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. I wtedy też nastąpi sąd nad każdym człowiekiem i nad całym światem. Ale wiemy też, że Adwent przygotowuje nas na świętowanie innego przyjścia Chrystusa, tego przyjścia pierwszego, kiedy Jezus przyszedł na świat jako człowiek. I myślę, że w naszym potocznym rozumieniu Adwent przede wszystkim z tym przygotowaniem się kojarzy. Ale Kościół tego chce i liturgia do tego prowadzi, byśmy połączyli te dwa aspekty. A zatem jest to radosne oczekiwanie przyjścia Chrystusa. Radosne, ale jednak mamy fioletowy kolor szat. Nie śpiewamy hymnu Gloria. Zresztą w dzisiejszych czasach to i tak nie możemy go śpiewać. A zatem jest to radosne oczekiwanie, ale jednak przeżywane w pewnej powadze, bowiem sprawy są ważne. Chodzi o to, byśmy wyprostowali ścieżki naszego życia przed Panem, byśmy mogli stać się uczestnikami Jego Królestwa, aby ten sąd, który nadejdzie, był dla nas łaskawy.
A zatem, siostry i bracia, Kościół podczas Adwentu proponuje nam pewne ćwiczenia duchowe, które i my również będziemy przeżywali. Jednym z nich są rekolekcje adwentowe, niestety w tym roku okrojone, bowiem ograniczą się właściwie do 2 pełnych dni. Nie mogliśmy sprowadzić misjonarza ani z Polski, ani z krajów misyjnych, a zatem jeden z oblatów kanadyjskich będzie głosił rekolekcje adwentowe. Będzie też wtedy okazja do spowiedzi świętej. Będzie obcy ksiądz, będą warunki do tego, aby ten sakrament przyjąć i w ten sposób przygotować się do zbliżających się bardzo szybko świąt. Siostry i bracia, a zatem zachęcamy, by wstąpić na tę drogę przeżywania Adwentu, pojednania się z Bogiem i pojednania się również z bliźnimi, przede wszystkim ze swoimi najbliższymi, jeśli jest taka potrzeba, i z innymi osobami, wobec których zawiniliśmy. Jest teraz ten czas szczególny. Trudno mi powiedzieć, czy jest więcej czasu na to, aby zająć się sprawami Bożymi, aby zdobyć się na refleksję nad swoim życiem, na wzmożoną modlitwę, czy też tego czasu brakuje. To zapewne zależy od każdego z nas. Niemniej Kościół Święty nas do tego zachęca, byśmy na nasze życie spojrzeli w tym okresie krytycznie, ale w świetle łaski Bożej. Byśmy poprawili to, co poprawy wymaga. Byśmy uczynili to, do czego Bóg nas wzywa. Byśmy wstąpili na tę drogę, którą chrześcijanie poprzez wieki szli w okresie Adwentu, który jest dla nas czasem łaski. Siostry i bracia, a zatem czekamy na przyjście Chrystusa. Czekamy, ale nie w panice i w lęku. I właśnie ten okres Adwentu ma nas do takiego oczekiwania usposobić. Bo jeśli pojednamy się z Bogiem, pojednamy się z drugim człowiekiem, jeśli przystąpimy do sakramentów świętych, przyjmiemy Chrystusa jeszcze raz do naszego serca, to wtedy jesteśmy na tej dobrej adwentowej drodze. I siostry i bracia, sąd ostateczny, czy też ten sąd szczegółowy, który każdego z nas czeka po śmierci, nie będzie dla nas straszny, ale będzie spotkaniem z Bogiem, tym Bogiem, którego podczas swojego życia i w tym okresie Adwentu oczekiwaliśmy. Wiemy, jak nasze oczekiwania wyglądają, kiedy po rozłące spotykamy się z osobą bliską, ukochaną, mężem, żoną, dziećmi, rodzicami w Polsce, kiedy już tak długo ich nie widzieliśmy. Wiemy, że serce nam bije, chcielibyśmy przyspieszyć ten moment spotkania. My oczekujemy na spotkanie z Bogiem i jakoś tak jest i myślę, że taka jest nasza natura, że do tego momentu jakoś się nie spieszymy. Tak to już jest i myślę, należy to przyjąć. Przecież tak wielu więzami jesteśmy związani z tym światem, więzami miłości, z osobami nam bliskimi, więzami patriotyzmu. Ale wiemy, że Bóg przyjdzie, dlatego też oczekujmy Jego przyjścia jako spotkania z tym, kogo dobrze znamy, kogo poznaliśmy na modlitwie. Niech do tego usposobi nas czas Adwentu, byśmy do Boga się przybliżyli,
byśmy z Nim rozmawiali na modlitwie częściej niż zwykle, byśmy trwali w tej nadziei spotkania z Nim na końcu czasów. Siostry i bracia, a zatem wracajmy jeszcze raz do słów Ewangelii. Uważajcie i czuwajcie. Bóg mówi do wszystkich, a zatem i do nas. Czuwajcie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i rzeczy widzialnych i niewidzialnych, narodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Rozpoczynając Adwent, czas czuwania i oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela, z wiarą wznieśmy nasze modlitwy do Boga. Módlmy się za Kościół Święty, aby Wszechmocny Bóg szczególnie teraz umocnił pasterzy i wszystkich wiernych w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zakończenie stanu pandemii, aby ludzie bezpiecznie i w pokoju mogli realizować swoje powołanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie wspomnianych w wypominkach, aby cieszyli się wieczną szczęśliwością w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wyciszyli swe serca i przyjęli Boże wezwanie do przemiany i świętości życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, abyś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Boże nasz Ojcze i Stwórco, wysłuchaj nasze pokorne błagania i spraw, byśmy należycie przygotowali się na przyjście Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdę nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki jesień kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wielki narodzonego. Ojcowie tego czekali, prorocy przepowiadali, że się Bóg światu miał zjawić, od śmierci człowieka wybawić. Wnet anioł Pan nie zwiastował, o czym prorok prorokował, iż miał powstać Syn zacnego plemienia Dawidowego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, by ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Terencem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zachęcamy teraz tych naszych parafian, którzy uczestniczą w tej Eucharystii w swoich domach poprzez połączenie internetowe, by wzbudzili w sobie akt komunii świętej duchowej. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Amen. Najpierw udzielał będę komunii świętej w kościele, a potem zejdę do sali pod kościołem. Bardzo prosimy, kiedy podchodzimy do komunii świętej, by podchodzić środkiem nawy, tak jak pokazują strzałki, zachowując stosowne odstępy. Serce się ku Tobie rwie, żyć bez Ciebie, Panie, źle. Pragnę, wzdycham, Jezu mój, w Tobie słodycz życia zdrój. Tym nie ma miejsca w sercu mym, tylko miłość Jezu mój, Twa błogi pokój w sercu da. Godny
sługa Twój, byś majestat zniżył swój, uzdrów słowem duszę mą. Niech się zbudzi z grzechu snu. Stanę się, chroniąc złego duszę mą, niech na wieki będzie Twą. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, cichem błaganie ku niebu ślę. Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywam Cię. Spójrz tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu, pociesz nas, szczerze kochać Cię będziemy. Przyjdź, o Jezu, bo już czas. Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką.
Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam wiarę, za to, że dałeś nam miłość. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam siebie, za to, że jesteś z nami. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przebaczasz grzechy, Ty nam przywracasz życie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Podamy teraz niektóre ogłoszenia duszpasterskie. Tak jak już wspomniałem, odbędą się rekolekcje adwentowe. Nie są one obowiązkowe oczywiście i w tym roku ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kościele zapewne nie wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć tutaj w świątyni, ale przynajmniej myślę w niedzielę będzie też i transmisja internetowa mszy świętych. Rekolekcję będzie głosił oblat z Mississauga, ojciec Adam Filas. Rozpoczęcie w następną sobotę podczas mszy świętej wieczornej poprzez całą niedzielę i również w poniedziałek 7 grudnia msze święte o godzinie 11 i o 19 wieczorem. Spowiedź będzie godzinę przed mszami świętymi. W czasie rekolekcji będzie zatem okazja przystąpić do sakramentu pojednania. Będzie, myślę, spowiadał nie tylko misjonarz, ale jeszcze któryś z księży tutejszych, jeśli będzie taka potrzeba. Również przewidujemy spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia, ale szczegóły będą jeszcze podane później. Roraty będą odprawiane we wtorki o godzinie 6 rano. W najbliższy wtorek pierwsze roraty. Kartki i opłatki są sprzedawane przy wyjściu z kościoła. Jeśli chodzi o ofiary złożone w ubiegłą niedzielę, to wyniosły one 3858 dolarów. Natomiast ofiara na Development and Peace wyniosła 527 dolarów. Dzisiaj przypominamy o składce na fundusz budowlany. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone, dzięki którym możemy dalej
kontynuować naszą działalność duszpasterską. Patrzę jeszcze na ogłoszenia, które tu są przepisane, żeby wymienić. Jest jeszcze ogłoszenie, nowość. Rozpoczyna się działalność Kuchni Świętego Jacka. I to już od dzisiaj, to znaczy zapisy są od dzisiaj, a od następnej niedzieli będzie można nabyć lunch, czy obiad. Potrawy będą przygotowane przez nasze parafianki. Rozumiem, że na stoliku w tyle kościoła są kartki, które jednocześnie są formularzem zamówienia. Można też przesyłać zamówienia na e-mail kuchniaświętegojacka@gmail.com. Jest to nowa inicjatywa. Pragniemy w ten sposób właśnie kontynuować to, co było już wcześniej. Niemniej jest to jedzenie na wynos. Nie można będzie tutaj tych posiłków spożywać. Szczegóły znajdziemy właśnie na tych kartkach, które są dostępne na stoliku w tyle kościoła. Ojciec proboszcz czytał też menu, ale ja może nie będę, to każdy z nas się z tym zapozna. Chcieliśmy podziękować tym wszystkim osobom, które pomagają w tych naszych codziennych sprawach i niedzielnych sprawach, byśmy mogli odprawiać msze święte, by wszystko było należycie zorganizowane. Dziękujemy raz jeszcze. Pomódlmy się teraz za naszą zmarłą parafiankę. Odeszła z tego świata świętej pamięci Maria Krzyżanowska. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pogrzeb odbył się wczoraj. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo na tę niedzielę i na nadchodzący tydzień. Pan z wami. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Radujcie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele. Niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Oto Pan Bóg przyjdzie, rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu wpędzie. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, zrzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w dzieniu wpędzie.
Cię. Alleluja, alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, rzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w cieniu będzie. Alleluja, alleluja.